Siemanko! Dzisiaj dziewczyny zaprosiły mnie na nocowanie do siebie i cały dzień! Już nie mogę się tego doczekać, ale pamiętacie, że ostatnio nocowanie u mnie nie było bezpieczne, bo słuchajcie, był jakiś potwór, który nas atakował i stamtąd wygonił. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj się nic takiego nie wydarzy. Trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapeczki, jeśli film wam się spodoba, subskrybujcie też kanał, bo widzowie lecimy po milion i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja teraz muszę szukać domek, gdzie one są? I zobaczcie, jest bardzo, bardzo dużo domków. Co to jest za dom? Co to ma być? Jakiś bogol chyba tu mieszka, słuchajcie. Muszę aż ten dom sprawdzić. Kto ma taki dom? To jest chyba ten. Faktycznie, chyba jakiś bogol, zobaczcie, bo on ma tutaj na takim wzgórzu w ogóle swój dom, patrzcie, z basenem, z helikopterem, no grubo. Może kiedyś mnie będzie stać na taki dom, ale ja muszę znaleźć moje koleżanki. Gdzie one są? Który domek? O, jest! Jest! Lecimy tutaj, słuchajcie. To jest ten dom. Chyba już na mnie czekają. Ciekawe, jakie atrakcje też tam będą, ale widzę, że jest basen, więc już się nie mogę doczekać. Widzowie, lecimy, lecimy i siemanko. Halo. Dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń. O! Cześć! Siema, dziewczyny. Patrzcie! Patrzcie, jakich jest dużo. Siemanko. O, jest nawet kot. Miau, miau. Siemanko, dziewczyny. Co robimy dzisiaj? Ale się nie mogę doczekać tego nocowania właśnie tutaj. I cały dzień spędzimy razem. Ale ładny basen taki fioletowy. Oj, chyba się dzisiaj tutaj pokąpiemy, co? Ale może potem. Ej, właśnie robię jedzenie z jedną z dziewczyn. Ale super. Ale super. Bo jestem głodna, więc musimy gdzieś iść na górę do kuchni. Tylko gdzie jest ta kuchnia? Dobra, tu jest ta kuchnia. No cóż, ja sobie muszę coś zjeść. Napić się może jakiejś kawki czy lemoniady. Zobaczymy, co tutaj dziewczyny będą oferowały. No i widzowie, zaraz sobie pójdziemy na jakiś basen. La la, zobaczcie, jak dają do stołu. Dziękuję bardzo. Naleśniczki. Miam, 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 miam. Uwielbiam naleśniczki. Z czym wy jecie naleśniki? Ja kiedyś, jak byłam mała, to jadłam dużo z Nutellą, ale teraz to jest trochę dla mnie za słodkie, chociaż już się śmieję na to, co zaraz powiem, bo słuchajcie, Nutella była dla mnie za słodka, a teraz sobie sypię wszystko cukrem w środku. Uwielbiam naleśniki z cukrem, ale żywym też bardzo. No dobra, więc słuchajcie, no nie mogę się doczekać, aż spróbuję tych naleśniczków. Muszę się zapytać, kto je robił? Kto je robił? Ugościmy cię, Bella. No dobra, o, dziękuję bardzo za picie. Jejku, dziewczyny, jesteście po prostu cudowne. Jesteście najlepsze, dziękuję wam bardzo. Ale gościna, widzicie? Widzicie? Ja i Gabi. Dziękuję za picie, ja z Murelką. Okej, i ja? Każdy. Dziękuję wam ślicznie, ale pyszne, ale pyszne. No, ale dobre to było. Słuchajcie, jeszcze mi dajecie gofry, to ja się tak objem, słuchajcie, że masakra, że ja normalnie nie wypłynę z tego basenu, bo nie będę miała siły. No dobra, wszystko było przepyszne, słuchajcie, ale sobie zjadłyśmy, zabrakło krzeseł. No tak, ale zobaczcie, jakoś dajemy radę, sobie tutaj się mieścimy. Zawsze można na podłodze. Zgadza się, u mnie też przed telewizorem siedzieliśmy na podłodze i powiem wam szczerze, że ja najlepiej wolę siedzieć właśnie na podłodze albo leżeć na podłodze. No to jest fajne. Dobra, każdy coś dodał. Tak jest, okej. To dziękuję bardzo, ale ja już się najadłam, słuchajcie. Jestem tak najedzona. Tak, o, zobaczcie, mój brzuch. Jestem taka pełna. Ej, czemu tu się woda odkręciła sama? Co tu się dzieje? Czy ktoś odkręcił tą wodę? Woda sama się odkręciła? Źle napisałam, ale dobra. Ej, dziwna rzecz. Czy ktoś odkręcił tą wodę, czy co? One chyba same nie wiedzą do końca. O co chodzi? Jak to? Nie? Co? Jak to? No tak! No przecież widziałam, że nikt tu nie stał. No teraz to ja odkręciłam, okej? Ale słuchajcie, wcześniej woda się sama odkręciła. No dziwne, dziwne. No dobra, co wy tu jeszcze macie w lodówce? Muszę to sprawdzić. Lody!
Lody dla ochłody, tak jest. Ej, dziewczyny, idziemy z lodami na jakiś taras? Ej, jest w tym domu taras w ogóle? Musimy to sprawdzić. Co jest? Pali się! Gaśnica, co jest grane? Kto to narobił? Gaśnica, szybko, gasimy pożar. Ej, wyłączcie to wszystko. Dobra, ej, nie, tu! Nie, kominek wyłączam. Dobra, wyłączyłam go. Co jest tu grane? Ej, dziewczyny, boję się tu zostać. Jak to takie rzeczy mają się tutaj dziać? Ale dobra, chyba się już nie pali, co? Bo my byśmy mogły pójść na jakiś taras. Dobra, okej, chyba sprawa jest już załatwiona. Dobra, może chodźmy na jakiś tarasik, co? Ja cię nie wierzę. Ale ekstra hamak. Ja nie widziałam takiego. Ale super. No, nagle był ogień. Nie wiem, dlaczego tak się tutaj zadziało. Ale fajnie. I jeszcze sobie zjem loda. Ale mega. Nie bój się. Coś cię wymknęło spod kontroli. No właśnie, wiem. Ale no mam nadzieję, że więcej to się nie powtórzy. Bo to było trochę creepy, widzowie. Lód zjedzony, słuchajcie. O, jaka piękna sypialnia. Przeszklona cała. I tutaj taki widok. Ale mega. No to jest super. Ej, dziewczyny, a może będziemy sobie pływały, co? A może idziemy do basenu? Ej, co się pali? Idzie, coś się pali? Sypialnia się pali? Gdzie? Ja nie mam gaśnicy! Gdzie? Tu się nic nie pali. Gdzie? Chyba nie, ale jest bardzo dużo tu sypialni. Zobaczcie. Skorzystać z tego basenu. Ale mega jest. Tylko widzowie, trzeba wskoczyć w jakiś strój kąpielowy. No właśnie, strój kąpielowy trzeba wziąć. Więc szukajmy coś takiego. O nie, nie ma takiego gotowca. A teraz jakieś kaczuszki i tego typu rzeczy. I ja mam takie kółko na sobie. Zobaczcie, ściągam spódniczkę, ściągam też okulary i strój kąpielowy. Słuchajcie, mam już ready. Zobaczcie, ja już jestem ready. Ona nie zbyt umie pływać, ale mówi, że się postaram. Postara. Ja, słuchajcie, mam takie kółko, bardziej muszelkowe, ale oczywiście można mieć jeszcze flaminga. Zobaczcie, więc ja będę miała flaminga. Jest, wypływam, ale nie za ciekawie, słuchajcie, ten flaming mnie tutaj trzyma na wodzie. Dosyć głęboko się zanurzyłam, a powinnam tym flamingiem być tam. Kto to puka? Halo? Kto to? My go nie zapraszaliśmy. Hi, hello? Kim jesteś? Ciekawe, kto to? Jakiś chłopak się tu chce wbić. Jakiś chłopak chce się tu wbić. Nie wiem, czy tu jest dobry. Come in my party. Nie, my mamy swoją party. My tam nie idziemy. We have swimming pool party. Dobra. Ha. No thanks, sorry. Dobra, my tutaj kąpiemy, słuchajcie. Idziemy do tajemniczego pokoju w wodzie. Dobra. Do tajemniczego pokoju w wodzie. Tak jest, idziemy. Jeśli wy nie wiecie, to zaraz się, widzowie, dowiecie, bo to się idzie tutaj. Uhuhuhu. Siemanko, ale ekstra. Zagrajmy w kalambury. Dobra, ale że jak? Dobra, to ja zgaduję, dobra. Ej, nawiedzona, ona pokazuje. Zgaduję, jesteś nawiedzona. Tak, i co? Zgadłam? Jeszcze nie zaczęłam. O, sorry, a już myślałam, że zaczęłaś. Czołga się. Co jest grane? Ona się czołga. Ej, widzowie, wy też w komentarzach zgadujcie, o co może chodzić. Kot? Co to mogło być? Skradanie się? Teraz jesteś nawiedzona. Kot to był. As. Poczekajcie. Teraz tak, będzie to. Dobra. I dęsy.
Tylko kaczka, ja nie pamiętam, która była. Kaczuchy! O, jest! Jest, mam kaczuchy! Kaczuchy, kaczka! Jesteś kaczuszką! Jestem kaczka! Tancerka, Bella kiedy śpiewa. Kaczka, kaczucha, kaczuszki, kwa, kwa, kwa. Dobra, ja wracam, słuchajcie, do basenu, bo jeszcze jako kaczka nie pływałam w basenie. I musimy obczaić, czy ten chłopak tutaj w ogóle wszedł do naszego domu. On nadal jest pod drzwiami i słuchajcie, chcą nas namówić na to party jego, ale no my nie idziemy, słuchajcie, ale zobaczcie, jacy są w ogóle natrętni. Właśnie przydało mi się odpocząć, więc to jest dobry pomysł, żeby pójść coś pooglądać. Tak, to jest bardzo dobry pomysł, więc może idźmy i sobie coś pooglądajmy. O, ja sobie zasiądę tutaj. Mogłabym się, słuchajcie, przebrać, to byłoby najlepsze, więc może się, słuchajcie, tutaj jeszcze szybciutko jakkolwiek przebiorę. Przydałoby się. Dobra, niech będzie tak po prostu. Czy ja się tu zmieszczę? Nie. Kanapa jest, słuchajcie, dwuosobowa, więc ja sobie zrobię sit, pyk, bardzo proszę. No i dobra, możemy, słuchajcie, oglądać telewizję. No dobra, słuchajcie, nic na razie ciekawego w telewizji nie możemy znaleźć. Jedne chcą, słuchajcie, horror, drugie chcą słodkie pieski i kotki, więc ciężko jest się tutaj na coś zdecydować. Inna chce jeszcze wiadomości, więc nie wiadomo, co, słuchajcie, tutaj oglądać. Ale już się powoli ściemnia i tak trzeba będzie iść śpiwory zaraz, więc zobaczymy, co jak. A tamci nadal do nas, słuchajcie, dzwonią. Ja się czegoś napiję, bo mi niedobrze trochę. Czemu ci jest niedobrze? Może się napiłaś wody z tego, z basenu? Co ci jest? Ona się tak dziwnie podnosi, słuchajcie. Okej, okay, piję wodę, zobaczcie. Dobra, popij sobie wodą. Ja nie chcę jeść, ale wiesz co, dobrze byłoby coś zjeść też, mi się wydaje. O, dzięki za picie, ja nie chcę jeść. To może byś się położyła, może byś odpoczęła. O, właśnie, może lekarstwo sobie weź. Dobra, słuchajcie, ona weźmie lekarstwo i może jej się polepszy. No dobra, dobra, wzięła sobie lekarstwo. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Za duży ścisk, odsuńcie się od niej troszeczkę, bo ona musi mieć dużo tlenu, słuchajcie. Czy wszystko w porządku z tobą? Może się połóż. Może się połóż. I zbadamy ciebie. Coś nie tak, ej, faktycznie coś nie tak, bo ona się unosi. Przecież nikt normalny tak nie robi. Gdziekolwiek na łóżko, tak jest, do sypialni gdzieś na górze. Chodź i połóż się na łóżko. Gdziekolwiek, tutaj masz łóżko nawet. Tu. Połóż się na łóżko. Nie no, ona ciągle się podnosi, słuchajcie, zobaczcie jak dziwacznie. O, tu może być, no, kto się kładź. A my, słuchajcie, tutaj w backpacku musimy znaleźć jakieś rzeczy. Może będzie można czymś ją zbadać, jakiś stetoskop albo coś. O, jest, dobra, połóż się, Karcia, a my cię zbadamy. Dobra, ja badam, słuchajcie. Dzięki, dziewczyny, ale nie trzeba, serio. Trzeba, słuchajcie. Pali się, dlaczego to się na niej pali? Ej, gaście ten pożar. Gaście ten pożar. Co jest grane? Czy ona ma taką gorączkę, że słuchajcie się aż tak rozpaliła, że tutaj łóżko aż się pali? O nie, zobaczcie, mina jej się zmieniła. Słuchajcie, ja tętna nie wyczuwam, a ona? A ona przecież żyje, no widzimy, że żyje. O nie, dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że ona musi odpocząć. Zostawmy ją tu. A ja idę do tej sypialni na samym dole, która mi się bardzo podoba. 1 hour later. Za potwór! Zobaczcie jego oczy i zęby! Nie, ratunku, nie mogę się ruszyć! On mi coś zrobił tą siekierą, uderzył mnie siekierą, nie mogę się ruszyć, nie mogę zeskoczyć! Ratujcie mnie, dziewczyny! Dziewczyny! No co wy robicie? Zabierzcie mnie od niego!
co się dzieje? Ej, no biegniecie za nim, ale zabierzcie mnie! Ratunku! Ratunku! Nie, nie! Strzelają! Miotłą go atakują, ale nie dadzą rady! Gdzie on mnie prowadzi? Czemu on mnie prowadzi do tego opuszczonego domu? Pomocy!